Nie będzie czarnego punktu w gminie Ryglice. Wracamy do sprawy feralnego odcinka drogi w Zalasowej. Przypomnijmy, burmistrz gminy wystąpił do starostwa powiatowego w Tarnowie o umieszczenie na ulicy Kazimierza Wielkiego tablic z wymalowanym symbolem czarnego punktu. Miały one być przestrogą dla kierowców i powodować, że w miejscu, gdzie często dochodzi do wypadków, będą oni jeździć wolniej. Zwróciliśmy się do policji z prośbą o analizę tego odcinka. I otrzymaliśmy odpowiedź. Tablice Czarny Punkt były autorskim rozwiązaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, umieszczanym w latach 99-2005. Faktycznie pojawiły się wówczas te oznakowania, ale tylko na drogach krajowych i to właśnie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Kilka lat temu tablice te, jako chyba nie spełniające swojej roli, zostały likwidowane. W świetle rozporządzenia ministra infrastruktury te zdarzenia nie kwalifikują się do tego, by zamontować tam znak uwaga wypadki, bo musiałoby się wydarzyć co najmniej 4 takie same zdarzenia w ciągu jednego roku, a tam są po jednym, po dwa. Śmiertelny wypadek w ciągu 7 lat był tylko jeden. Należałoby się zastanowić nad rozwiązaniami technicznymi. To jest odcinek drogi, którym nie ma pobocza, nie ma chodnika, więc może przede wszystkim od tego, by zacząć. Jak chodzi o chodniki, na pewno z czasem ta droga też doczeka się chodnika, ponieważ no, mamy ten swój program chodniki na drogach, przy drogach powiatowych i w swojej kolejności przy współfinansowaniu z gminą Ryglice, no, taka możliwość będzie istnieć na pewno. Do sprawy będziemy jeszcze wracać w magazynie miejskim.